Siemaneczko zbóje, witajcie w kolejnym pack openingu z FIFA 19 na moim kanale. Dziś będziemy otwierać nagrody za Division Rivals, a konkretnie za rangę drugą, dywizję czwartą. Taką rangę udało mi się w ostatnim tygodniu wbić. No i mamy tutaj do dyspozycji trzy paczuszki. Są to duża złota paczka premium, paczka rzadkich zawodników i mega paczka. I nie ukrywam, że liczę tutaj właśnie na tą paczkę rzadkich zawodników z 12 rzadkimi zawodnikami. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego uda nam się w tych paczuszkach trafić. Ale jeszcze zanim zaczniemy otwierać te paczuszki, to pamiętajcie o zostawieniu jak największej ilości łapek w górę, a ja już nie przedłużam. No i lećmy z tymi paczkami. No to lecimy tutaj z tymi paczuszkami za Division Rivals plus dodatkowo jeszcze dwie paczuchy za SBC, więc zaczynamy tutaj od dużej złotej paczki premium, 24 karty, 24 złote, 7 rzadkich, więc miejmy nadzieję, że coś ciekawego uda nam się w tej paczce trafić. No to lecimy. Pierwsza paczka, no i miejmy nadzieję, że coś ciekawego w tej paczce będzie. Nie ma walkoutu, nie ma walkoutu, ale to nic nie szkodzi. Dachu, 79 overall. Piękny początek tych paczek za Division Rivals. Świetnie. No czego chcieć więcej w takiej paczce? Czego chcieć więcej? Nawet złotej świecącej karty nie ma, więc przepięknie. Zobaczmy. Nawet nie ma kondycji. No to jeszcze lepiej. Wysyłamy do klubu. Piękny początek widzę tutaj. Dobrze jest. Piękny początek. To teraz polecimy złotą paczką rzadkich kart. Później będzie mega paczka, paczka trzech piłkarzy z Champions League i na zakończenie paczka za 50k i miejmy nadzieję, że tu coś ciekawego będzie. Więc no to teraz złota paczka z rzadkich kart, 12 kart, 12 złotych, 12 rzadkich i też nie ma walkoutu, ale są ekrany. O, Skriniar, to będzie Skriniar, 85 overall, więc no nie jest źle. No ale wiadomo, ten walkout mógłby się pojawić już, bo dawno w sumie walkoutu nie było, ale Skriniar, nie ma co rozpaczać. Zobaczmy, ile ten Skriniar jest warty. 85 overall, przyda się też do jakiegoś SBC, ale zobaczmy, no 12 tysięcy, więc szału nie ma, no ale SBC są, więc może coś z tego będzie. To wysyłamy na listę transferową. A tutaj do klubu, więc miejmy nadzieję, że ten Skriniar to będzie taki dobry prognostyk przed tą paczką za 50k lub paczką trzech piłkarzy z Champions League, więc teraz przyszedł czas na mega paczkę, 30 kart, 30 zł, 18 rzadkich, no to zobaczmy, może tu coś ciekawego będzie, jej nas zaskoczy, no jednak nas nie zaskoczyła jej, ale są ekrany kolejne i tym razem Francja. Kingsley Coman, okej. Myślałem, że to będzie Frank Ribery, ale Kingsley Coman, jakby to była karta, która by mi się trafiła na przykład na początku FIFA, no to można by było coś na niej zarobić, a teraz zobaczmy, ile ona jest warta. No pewnie szału nie ma, ale to jeszcze w duplikacie. Dobra, to zobaczymy później. Są chociaż kondycje. Dobra, to mi niepotrzebne. Zobaczmy, ile ten Coman kosztuje. No, tak jak mówiłem, szału nie ma. O, strój polski. Dobra, to wysyłamy na listę transferową. A to wszystko do klubu. To Quicksell. No i teraz takie dwie najlepsze paczki w tym pack openingu. Paczka trzech piłkarzy z Champions League. Trzy karty, trzy złote, trzy rzadkie. A nie, no to co tu mnie w błąd wprowadza, jak w tym jednego rzadkiego. No to ładnie mnie tu w błąd wprowadzają. No to zacznijmy od tej paczki z Champions League. No i zobaczmy, może akurat coś. No nie. W paczce z Champions League jeszcze nie miałem walkoutu. A tutaj jest to Urugwaj Muslera. Chyba w duplikacie on będzie, tak mi się coś wydaje. Muslera 82 overall, więc nie ma się co nawet rozdrabniać nad tą kartą. Zobaczmy. A nie w duplikacie. Weigl, Mangala. Świetnie, dobra, wysyłamy do klubu. I teraz ta
paczka, na którą pewnie wszyscy tutaj czekamy, czyli paczka rzadkich zawodników z 12 rzadkimi kartami. W takiej paczce już w tej FIFA udało mi się trafić belgijski walkout, więc może tym razem również coś ciekawego uda mi się w takiej paczce trafić. No to nie ma co już przedłużać. No i zobaczmy, bo może będzie. Nie będzie walkoutu. Bez kitu. Asensio 85 overall. Bez jaj. Paczka za 50k, no i nawet walkoutu nie ma. Świetnie. Marco Asensio 85. No tak mi jest on potrzebny w składzie, że to jest po prostu masakracja. 85 overall. Zobaczmy kto oprócz niego. Ale pewnie nikt ciekawy. Chyba, że może, no nie. Myślałem, że może jakiś Raja Nainggolan. No ale niestety nie. Zobaczmy ile ten Marco Asensio. O, 20 tysięcy. Okej, nie jest to jakieś... Nie jest źle, w sumie nie jest źle. Do tego Salvio, Burki, Podolski, Defu, Fernandez. Szału nie ma, no ale też nie jest źle, więc coś się tam na tej karcie zarobi. Więc tym trafem tutaj Marco Asensio zakończymy ten pack opening z paczek za Division Rivals. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zostawicie pod tym filmikiem jak największą ilość łapek w górę. Oczywiście jak ktoś jest nowy na moim kanale i jeszcze go nie subskrybuje, może to zrobić takim czerwonym przyciskiem pod filmikiem. Pochwalcie się również w komentarzach, co Wam udało się trafić w paczkach za Division Rivals. A na dziś to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.